Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, tym razem taki wyjątkowy, specjalny, gdzie będziemy robić ultra realistyczne zdjęcia w Assetto Corsie. Assetto Corsa pozwala nam zrobić takie zdjęcia, że wam się w głowie nie mieści, mimo że pewnie myślicie, dobra, do zdjęć najlepsze Gran Turismo i Forza Horizon 5, no nie? Okej. Dzisiaj myślę, że po tym odcinku trochę większość z was zmieni zdanie. Najpierw pójdziemy sobie na tor, w tym wypadku będzie to autostrada w Tokio. Shuto Raceway Highway chyba się tak nazywa. To jest taka specjalna modyfikacja, ona już jest tam tworzona od dobrych paru lat. Ogromny tor, jeden chyba z większych w ogóle modów do Assetto Corsy. Przeogromny, dużo detali, dużo tekstur, dużo fajnych obiektów do sfotografii. Ja mam jakąś taką starą wersję tego toru. Będziemy używać BMW M3 F81 CS, które jest przepiękne, mod jest wykonany cudownie. Mamy tutaj też jak pobierzemy sobie tą modyfikację, to możemy sobie wybrać wersję Stance. Jeśli by ktoś z was chciał, to macie taką utwardzoną wersję, możecie też dodatkowo dać sobie tutaj Moro, jak chcecie. Ale Stance był dla mnie trudny do prowadzenia na Shuto, dlatego że tam jest dużo takich nierówności, dużo takich podskoków. No i wolę tą zwykłą taką wersję drogową. Okej, no to chodźmy na tor. Mamy wczytany tor, mamy wczytane samochody ruchu ulicznego, które chyba, wiecie co, niestety nie będą działać, bo jak stoją tutaj w picie, a nie jeżdżą gdzieś tam na zewnątrz, to raczej coś się źle wczytało i próbowałem to naprawić parę razy, ale jakoś nie chce zadziałać na tym torze. Na innym torze jest spoko, a tutaj coś się nie chciało odpalić, mimo że tam jeszcze parę miesięcy temu mi działało, ale zaktualizowałem sobie custom shader patch i od tamtej pory jakoś mi to nie chce się odpalić. W każdym razie, a teraz możemy sobie powoli startować. W mojej BMC wyłączyłem kontrolę trakcji, także... O, kierunkowskaz mi się włączył, ciekawe czemu. Ja nie chcę jechać z tym kierunkiem, musiałem coś... Jak wyłącza się w Assetto Corsie kierunek? Bo ja nie wiem, czekaj. No i dobra, naprawiłem. Możemy sobie startować. Pojeździmy trochę na kamerze zewnętrznej, pojeździmy trochę na kamerze z kokpitu. Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy sobie po prostu tym samochodem jechali gdzieś tutaj po tym torze, znaleźli jakieś fajne miejscówki do robienia zdjęć, zatrzymali się tam na dosłownie kilka sekund i pojechali dalej, szukać dalej jakichś fajnych miejscówek. Ale wiecie co, ja chyba źle wyjechałem. Cofniemy się. Wiecie, że teraz w mojej okolicy stoi prawie taka sama BMW, ten sam model, ale oczywiście nie tak wypasiony, taki bardziej cywilny, na jakichś blachach zagranicznych. To jest dziwne tak siedzieć sobie teraz w tym aucie i jechać w grze, ale z drugiej strony bardzo przyjemne. Wiecie co, powiem wam, że instalowanie tych wszystkich modów, zwłaszcza na tym torze, jakby grafika jest w tej grze ustawiona na bardzo wysoką i mam tutaj z jakieś, nie wiem, 30-15 FPS-ów w niektórych momentach. To zależy, gdzie się pojedzie. Akurat w tym miejscu, gdzie są, wiecie, wszystkie samochody, jest hardkorowo. Jak widzicie, też mam licznik z Forza Horizon 4, a tak sobie wgrałem, żebyście poczuli się trochę bardziej domowo. I mamy tutaj też w tym samochodzie heads-up display na przedniej szybie. Możecie sobie zobaczyć, że tam też widać te obroty, chociaż teraz mam włączony efekt motion blur, czyli rozmycie ruchu, i on może się troszeczkę glitchować. Mało tego, w tym modelu zrobili też kamerę cofania, ale coś teraz nie chce się odpalić, także widzicie, no. To są po prostu mody, tak? Raz te mody działają, raz te mody nie działają, różnie to z nimi bywa i teraz część rzeczy mi po prostu nie działa. Pewnie coś tam źle skonfigurowałem, pewnie coś tam źle włączyłem. No naprawdę trzeba dużo z tą Assetto Corsą i z tymi modami posiedzieć, żeby ustawić to tak, jak powinno być. Pojedziemy sobie najpierw w tę stronę, w taką stronę, taki obszar bardziej biurowy. Financial District, o coś takiego, nie? O, tutaj sobie staniemy. Tutaj to miejsce mnie interesuje. Zobaczcie, tu są takie japońskie znaki. Staniemy sobie tutaj bokiem, ładnie, BM-ką. Może w ten sposób, skręcony laciek. Już teraz mógłbym zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Właściwie to możemy tak zrobić, bo mamy
No bo będziemy mogli lepiej się ustawić do tego zdjęcia. Tak może to nie wygląda, ale w sumie ty, ustawiłem się całkiem ładnie, nie? Teraz możemy sobie przybliżyć jeszcze, zmienić ogniskową i mi zależy na tym, ten budynek tam w tle, on nie jest takiej wysokiej jakości, nie wygląda źle, nie? Ale nie ma co za bardzo się na nim skupiać. Może trochę skręcimy tego laćka, nie? I już będziemy mogli uzyskać tutaj całkiem ładnie, ładne foto. Może gdzieś w inną stronę ten... Jeszcze sobie pojedziemy w inne miejsca, w takie tunele ładne. Patrzcie, tu można sobie przybliżyć w ogóle, nie? Widok. Na takiej ogniskowej samochód trochę brzydkie kształty ma wtedy. Nie zawsze, nie mogę na przykład używać do każdego samochodu o takiej ogniskowej, bo zobaczcie, co się dzieje z tą bryłą, nie? To wygląda jak jakiś zabawkowy samochód teraz. Więc tutaj trzeba trochę też mieć wyczucie co do tego. To wygląda, nie? To rozmycie ruchu, a jednocześnie tak bardziej realistycznie, aż ciężko jakby ciężko ogarnąć, że to jest Assetto Corsa, tak stara gra i dzięki tym modyfikacjom została ulepszona aż tak bardzo. Bardzo dużo daje też rozmycie ruchu, mamy wrażenie, że gra jest ładniejsza niż rzeczywiście jest. Jakbyśmy się zatrzymali w miejscu, to nagle zaczynamy dostrzegać te niedoskonałości w teksturach, modelach i tak dalej. Ale to jest jakby mało istotne. Tutaj mamy taki ciekawy tunel, cały oszklony. Też bardzo ładnie będzie wyglądać nasza BMW-ka tutaj. Może będziemy sobie powoli jechać, zrobimy tu takie zdjęcie w ruchu. Nawet wolniej pojedziemy, tak gdzieś koło 30 km na godzinę. I tu też mykniemy ładne foto. Tutaj chciałbym uchwycić więcej detali, jak będziemy jechać mega szybko, no to te detale gdzieś nam znikną, tak? Po prostu się rozmyją podczas robienia zdjęcia, a mi zależy na tym, żeby były ładnie widoczne. Oczywiście moglibyśmy zrobić zdjęcie bez rozmycia ruchu, ale wtedy traci się tą magię robienia zdjęć w Assetto Corsie moim zdaniem. A teraz jesteśmy na autostradzie, no i tutaj żałuję, że nie ma niestety tego mojego ruchu liczonego, który udało mi się, którego nie udało mi się niestety wczytać na tą mapę, on nie działa, nie wiem czemu. Tak, jest dosyć słabe oświetlenie, jakieś tam jest, może coś uda nam się z tego wyciągnąć, ale wydaje mi się, że jest za mało światła, żeby pokazać jakoś to ładnie BMW. Zobaczmy sobie, no zdecydowanie ta BMW-ka jest za ciemna, myślę, że nawet jakbym miał pomalowaną ją na biało, to i tak słabo byłoby ją widać. Po prostu może być ciężko wyciągnąć z tych cieni cokolwiek ładnego. Wiadukty. Możemy też coś spróbować cyknąć sobie. Jest jeszcze wersja Stance tej BMW-ki. Ona jest obniżona, a zawieszenie jest bardzo twarde. Ciężko opanować ten samochód. Dlatego wziąłem sobie tą taką wersję bardziej do jazdy. No i tutaj będziemy przejeżdżać też przez bramki. One są co prawda tutaj automatyczne. Sczytują po prostu coś tam z samochodu i mamy opłaconą dalszą jazdę. Ale my się zatrzymamy, chociaż widzę, że tutaj są jakieś takie niby okienka, gdzie można płacić, ale szlabanów nie ma, nie? No w każdym razie zatrzymamy się tutaj na chwilkę, że niby płacimy za przejazd i takie zdjęcie też sobie zrobimy. Najfajniejsze w Assetto Corsie jest to, że na każdą z tych mapek, które sobie tutaj wczytasz, możesz wbić ze znajomym i polatać razem. To jest mega fajne. Ja chyba tak nagram kilka odcinków z Marquisem, po prostu pościgamy się. A zresztą, wiesz co, tutaj nie trzeba za bardzo się ścigać, bo sama jazda takimi fajnymi furkami, wiesz, z zajebistym sprzętem, jak ja mam albo Marquis, to już jest mega frajda, nie? A sama jazda będzie ciekawa, jak będzie mnie gdzieś tam wyprzedzał swoim autem czy coś, mega. No dobra, jedziemy sobie dalej. Oczywiście ja sobie wziąłem tą BMW-kę, to jest jakiś tam najnowszy mod, który chciałem przetestować pod kątem wyglądu, ale rzecz jasna możecie wziąć obojętnie jaki samochód wam się podoba. Może to być Aventador, może to być jakiś Bugatti, co tam sobie wczytacie. Tutaj mamy tunele, które są nieco bardziej oświetlone. Dlatego tu też możemy sobie wolniej przejechać, zrobić jakieś ładne foto. Jak myślę, że może bardziej środka trzymać. O, i tu już będzie to wyglądać, myślę, że bardzo ładnie, ta BMW-ka. Widzimy, że tutaj gdzieś tam światła się odbijają w karoserii.
echo się roznosi przy zmianie biegów? Nie, jak tam. No, myślę, że nie powinno tak być, ale może ten samochód ma milion koni, dlatego przy 100 km na godzinę... No dobra, przy 100 nie, ale aż tak dziwnie, nie? W ogóle zwróćcie uwagę na to, że jak jedziemy sobie w Assetto Corsie, jedziemy te 100 albo 200 km na godzinę, to faktycznie czuć, że my te 200 km na godzinę jedziemy, tak? I ta mapa, po której ja teraz jadę, ona jest duża. Tutaj naprawdę można spędzić dużo czasu jeżdżąc sobie po niej. To wszystko jest takie jeden do jednego. Nie wiem, ale chyba jadę pod prąd? Oby nie. Nie, wydaje mi się, że nie. Dobra, jadę chyba dobrze. I tu mamy kawałek tunelu. Idziemy sobie bieg. Trzy paki by wycisnął, nie? My nie potrzebujemy aż takich prędkości. Dobra, ja sobie tu jeszcze chwilę pojeżdżę, a was zapraszam już do robienia fotek. Skoro mamy już przygotowane nasze replaye, no to przechodzimy do akcji. Muszę wam powiedzieć, że niestety mój 38-minutowy replay nie chciał się zapisać, to znaczy od razu po zapisaniu się skasował. Musiałem to nagrywać od nowa, nagrałem taki po prostu krótszy replay z tym, co nas najbardziej interesowało, z tym takim fajnym mostem na początku. Zrobimy sobie zdjęcia tego takiego, powiedzmy, zlotu. Jeśli chodzi o czas, pogodę, to wszystko możemy sobie ustawić już jakby w tym replayu, także nie musieliśmy tego robić podczas jazdy. I jesteśmy już na torze, ale gdzie my jesteśmy? Kamera pokazuje, co to tutaj jest. Musimy włączyć kamerę gdzieś bliżej samochodu i już jesteśmy. Wszystko nam się tu trzęsie, samochód jest odpalony, ale to nie przeszkadza. Ja sobie tutaj wyłączę mój specjalny hud do robienia zdjęć i w tym momencie już możemy... czekaj, BMW, stój! Stój, że przejechałem przez jakiegoś kolesia. Dobra, nieważne. Czekaj, że stój! Wracaj tu, pyk i stop. I w tym momencie możemy sobie robić zdjęcia. Nie wiem, ile mam tutaj FPS-ów w tym momencie, nawet na tym replayu. No ciężko jest, tak, tutaj ja mam tylko GTX 1070, tak naprawdę. Nawet nie mam tutaj jakiejś grafiki na maksa, znaczy Assetto Corsa jest na maksa sama gra, ale tutaj macie jeszcze masę różnych modów, które nie są ustawione na maksa, a mogą być. I wtedy to wygląda jeszcze bardziej ładnie, chociaż mi się wydaje, że na obecną chwilę i tak można zrobić tutaj mega, mega fajne rzeczy. To, co tutaj widzimy, chyba nie będzie wyglądało jak zlot, bo mamy tych takich tutaj człowieczków, którzy, lepiej jakby ich nie było, nie? Jakoś mi się teraz tutaj doczytali, chociaż ja ich nie widziałem wcześniej. No trudno, jakby tutaj nie zrobimy ładnego zdjęcia takiego realistycznego. I jedziemy BM-ką. Zobaczcie, jak to wygląda. Rozbijaj, to chyba nie ten replay jest, bo ja się nie rozbiłem na tym replayu, co ten. Chyba musiał jeszcze raz wczytać. O, i tutaj nawet przy tym... cofaj, że... Jezu! Tutaj nawet przy tym wyjeździe można coś cyknąć fajnego. Jakbyś gdzieś tam pojechał pod mapę, to nagle okazuje się, że nie mamy tekstur, nie? Więc warto zrobić tutaj takie zdjęcie, które będzie nam pokazywało ten detal. Na przykład możemy zacząć od tego. Tutaj akurat nie ma za dużo jakichś fajnych rzeczy do fotografowania. Poza oczywiście fantastycznym samochodem, no nie? To bez dwóch zdań. Takie grube zdjęcie tutaj czasnąć. Tam się w ogóle coś dziwnie rozwasuje z tym ekranem. Dobra, mamy. Mniej więcej sobie taki kadr zrobimy. I możemy jeszcze wymyśleć inną porę dnia. Na przykład... O, to wygląda magicznie. To jest taki chyba późny zachód słońca. To jest chyba taki bardziej późny, nie? No i teraz się zaczynają robić konkrety. Teraz zaczyna to ładnie wyglądać. Myślę, że na moście zaraz, jak dojedziemy sobie tam, będzie ładnie wyglądał też zachód słońca. Może nawet będzie widać samo słońce. Zobaczymy, czy uda nam się to uchwycić. Może trochę niżej kamera. No powiedzmy, że coś takiego, nie? No to teraz sobie zaczynamy zabawę. Tu możemy oczywiście ustawić filtr CPL.
To jest bardzo fajna sprawa, bo możemy sobie ustawić właściwie, w jaki sposób będą padać cienie i rozbłyski na tym samochodzie. W rzeczywistości musimy sobie coś specjalnego dokręcać do aparatu, taki specjalny filtr w rzeczywistości, żeby uzyskać taki efekt. Generalnie filtr CPL usuwa nam rozbłyski na aucie pod pewnymi kątami. Jego się używa do pewnych rzeczy, między innymi właśnie do robienia fotografii samochodom. Tu możemy sobie ustawić oczywiście temperaturę kolorów, możemy dać, żeby fotografia szła bardziej w takie niebieskie odcienie, bo to już się zbliża wieczór, więc zrobimy sobie coś takiego. No i tu mamy jeszcze filtry fotograficzne. Ja tutaj mam zainstalowany mod do robienia zdjęć takich super realistycznych, ale możemy sobie też wczytać coś innego, na przykład coś takiego. Możemy sobie wczytać neutral, jakiś tam filtr, no nie? Wtedy wygląda to w ten sposób. Ale mi się najbardziej podoba ten fotograficzny filtr. On najbardziej mi pasuje do robienia realistycznych zdjęć. Tutaj nic nie będziemy używać. Przechodzimy do fokusa. I tu z fokusem jest fajna sprawa, bo możemy manualny fokus ustawić sobie na konkretny punkt i wtedy zobaczcie, to tło nam się elegancko rozmywa. I tutaj ustawimy sobie na 10 chyba sekund. I zobaczcie, co się dzieje. Trochę nam źle rozmazało, bo rozmazało nam samochód też, a my nie chcemy, żeby nam tego samochodu add bit shake. To wyłączymy. Slow outline. Teraz spróbujemy. Zobaczmy. O! Dodane ruchy kamery, które nam samochód rozmywały, ale teraz jest wszystko w porządku i zobaczcie, wygląda to tak. Zapisujemy sobie foto. Jedziemy sobie autkiem i za chwilę wybierzemy nas. Tutaj możemy sobie też w czasie jazdy ten fokus ustawić, żeby jeszcze... Możemy nawet w tym momencie zatrzymać kamerę, bo to wygląda bardzo ładnie, jak się to wszystko tutaj rozmywa. Jedziemy sobie na most, za chwilę zrobimy sobie tu zdjęcie. No i tutaj jechałem już ładnie. Nawet podczas jazdy na tym łuku możemy sobie zrobić jakąś fotę. Zobaczcie, jak tu trzymałem się tu na pasie. Okej, co nie jest takie proste przy 20 fpsach, kurde. Samochód nawet delikatnie jest przechylony, także widać, że jakąś tam prędkość uzyskaliśmy podczas tej jazdy. Może uda nam się to ująć na zdjęciu. Przybliżymy, tutaj widać tą prędkość, nie? Widać, że samochód po tej stronie bardziej siedzi niż tutaj, że ma jakąś tam prędkość, że już jedzie z jakąś tam prędkością, ładnie to wygląda. Okej, no to przechodzimy dalej. Wszystko ładnie widać, nawet oświetliło nam się część zawieszenia, nie zawieszenia, tylko wydechu w tym samochodzie. Także też może moglibyśmy to chwycić. Widać też nawet delikatny camber, który był ustawiony w tym samochodzie z tyłu. Bardzo ładnie. Okej, możemy zrobić takie nocne zdjęcie. Także widzicie, po prostu przejeżdżacie sobie przez tor i możecie potem sobie kombinować. Nie z tym wszystkim. Tak się zastanawiam, jakby wyglądało bez świateł. Dziwnie bez świateł, to znaczy jak zrobimy zaraz zdjęcie i obrobimy, to będzie wyglądać ładnie. Nie, ale ze światłami trochę za mocno oświetla ten przód, wydaje mi się. Możemy zrobić i takie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sobie zrobimy ładne foto. Pyk, tutaj sobie przyjechałem ładnie autem. Okej, i zobaczmy, czy uda nam się te napisy japońskie w ogóle. Ej, ta noc, okej, no nie, bo wiadomo, że jesteśmy w mieście, tutaj te gwiazdy nie powinny być widoczne, no nie? Ale wygląda to jak w GTA Vice City trochę, nie? Tak bez wyrazu trochę. Więc ja bym proponował, abyśmy sobie tutaj, wiesz, w każdej chwili możemy sobie też ustawić inną pogodę, wybrać jakiś deszcz czy coś, ale zostaniemy przy tym, co jest, tylko zmienimy sobie oczywiście porę dnia na jakiś... czekaj, tu się coś fajnego działo. Tutaj mamy taki miejski smog i mamy też ten kolorowy most. Bardzo ładnie to wygląda. Wow, nie? Taki miejski smog nam się odpalił tutaj gdzieś w tle i no to wygląda super. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy za efekty do wyboru. Coś takie, może coś takiego, bo zobacz, teraz lepiej pada światło na samochód. Tutaj widać jakieś cienie z czegoś tutaj na tym moście. Bardzo ładnie to wygląda. Ono zachodzi gdzieś tu. Jakby się udało to słońce uchwycić. No samochód nie jest odwrócony w tą stronę, co trzeba. Ale damn, to wygląda dziwnie. Znaczy wygląda zajebiście, ale i dziwnie, no bo jak to samochód stoi na siebie. Może uda się podczas jazdy zrobić takie zdjęcie. O, patrzcie, jak tutaj można w ogóle. Dobra,
Idziemy kawałek dalej, bo kawałek dalej będzie fajny kadr, na którym mi bardzo zależało. Tutaj wjedziemy sobie do takiego tunelu, który jest oszklony. Jestem ciekawy, jak będzie padać wtedy światło na samochód. Cały czas mój komputer chodzi na najwyższych obrotach, się gotuje cały dosłownie. Okej, i tu sobie zatrzymamy. Zobaczmy, co się tutaj dzieje z naszym autem. Czy to w ogóle, czy to jest szkło tutaj? Chyba tak, nie wiem, tak mi się wydawało, bo daje jakiś tam kolor. Chyba, że to kolor oświetlenia jest czy coś. Dobra, zobaczmy, co my tutaj zrobimy. Tutaj mamy dużo różnych kształtów, dużo różnych linii, które możemy wykorzystać do foty. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w różnych porach dnia. Wygląda bardzo ładnie, nie? Wszystko nam się tutaj dookoła ładnie rozmywa, więc nie widać tych niedoskonałości w teksturach. Wow, w ogóle kuźwa, nie? Gdzie Forza, gdzie Assetto Corsa na modach? Człowiek. I że niby BMW sobie gdzieś tam wyjeżdża. Tu nam się coś z tym tłem popsuło, zobaczcie. Widzicie? Coś tam, kurde, jest grubo, nie tak. Klatka do przodu nam nic nie pomogła. Zobacz, o, to nam chyba też nic nie da. Coś tu się, kurde, w tle grubo podziało. I że tego chyba nie będziemy mogli wykorzystać. Coś wydaje mi się, że się psuje z rozmyciem ruchu. Ej, tu mamy to wielkie koło, zobaczcie. Coś z rozmyciem ruchu się chyba psuje. No i to koło wygląda fajnie. Jakbyśmy je całe złapali, żeby to się wszystko odbugowało za ten czas, to by było bosko. O, coś takiego. Głupie, nie? I chyba jest git. Chyba będzie w porządku. Dobra. Wróciłem do tego momentu. Wiesz, kliknąłem pauzę i samochód wrócił mi do pit stopu, czyli na sam początek tej mapy. Katastrofa. Dobra, nieważne. Zrobiliśmy to. Mamy już odpowiednie płomienie. Mamy już odpowiednie płomienie. Mamy samochód w odpowiednim miejscu. Mamy w tle w ogóle. Wszystko mamy super. Teraz tylko odpowiednie ustawienia i myślę, że będzie w porządku. W ogóle patrzcie na to, coś wam pokażę. No bo ja teraz włączyłem coś takiego, że mamy tu zawsze wymuszone ognie z rur wydechowych, nie? Możemy sobie to w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. Czasami to pasuje, czasami nie. Jak chcemy sobie zrobić bardziej realistyczne zdjęcia, to lepiej to wyłączyć, nie? Tutaj akurat to pasowało, bo czasami, może nie aż takie płomienie, ale czasami te płomienie pojawiają się w tej BMC normalnie, gdy zmieniamy bieg, na przykład z wyższego na jakiś niższy, nie? Wtedy niedopalone paliwo wylatuje nam przez te rury wydechowe. Tutaj ten tunel, no zobaczmy, jak to wygląda, czy coś tutaj damy radę zrobić, czy nie. Wydaje mi się, że będzie raczej tak sobie. Tutaj za ciemno ta okolica. Na pewno można by było zdzielić tutaj jakieś ładne fotko, zostawię już waszej wyobraźni. Nawet przejechałem samochodem z dużą prędkością, bez ładu i składu. O, ale w sumie to ładnie wygląda. No jak jakiś tor wyścigowy tak w ogóle, nie? Nie autostrada. O, to by wyglądało fajnie. Dobra, puścimy samochód. Tu na pewno będziemy musieli ustawić sobie włączone światła. W sumie lepiej wyglądają, jak są tylko takie o, nie? Że nie ma tego oświetlenia na drodze. Ładnie to wygląda. No te wiadukty są fajne, dużo różnych takich kształtów. Możemy tutaj jedno foto sobie zrobić. Myślę, że też w ruchu. Tutaj nie mieliśmy aż takiej dużej prędkości, więc powinno to wyglądać ciekawie. O kurde! Za każdym razem, jak mi się wygeneruje to rozmycie ruchu, pięknie to wygląda. Jesus! To i czy nie? Bo what the fuck? Cofnij trochę. Okej, mamy zapauzowane. No i teraz sobie patrzymy. Tu chyba zrobimy sobie zdjęcie. Zrobimy sobie zdjęcie bez, znaczy w świetle, w słońcu. No i tu zdecydowanie wyłączamy światła, nie? Bo to wygląda ze światłami. I teraz sobie ustawimy tak, żeby BMW była. Co się tu wydarza? What the hell? To nie tak. Jakby koła się nie kręcą. O co chodzi, ty? Tu chyba nacisnąłem hamulec i gaz jednocześnie i zrobiła się taka stop klatka. No. Teraz mam dymu kupę. Cofnij to, kuziwa. Ten dym też jest zmodowany. Może nam w czymś pomoże ten dym? Co? Zobacz ty. Co ten dym, nie? Dobra. Szkoda, że nie ma więcej samochodów, co? Żałuję trochę. Coś przestało mi działać. Muszę pogrzebać parę godzin przy tym, żeby to zaczęło znowu działać. Może okaże się, że będę musiał od nowa ten tor pobrać kilku gigabajtowy. Nawet ciekawie z tym dymem, co? Tutaj bez rozmycia ruchu, więc interesuje nas detal samochodu. Zróbmy sobie coś takiego. Nawet nie widać, że to jest kombiak prawie, że nie? Tutaj trochę widać. No, ciekawe. Takiego sobie zróbmy. No i tutaj nie musimy. Może czas jeszcze sobie inaczej zrobimy. Ale chcemy mieć trochę w cieniu, nie? Ten samochód, by więcej się działo na tym zdjęciu. Zobacz, ziomek.
No i chyba tyle. Tutaj tą lokalizację wyczerpaliśmy. No tu mieliśmy zrobić takie zdjęcie podczas płacenia za bramki, nie? Tutaj też znowu launch control sobie zrobiłem, a co? A w ogóle dalibyśmy radę wykorzystać ten dym spod opon, czy raczej tak sobie? Nie wiedziałem, że to aż takiego dyma puściłem. Aha, bo w lusterkach nie widać dymu, no tak, to ma sens. Dobra, tu musimy na pewno zmniejszyć jasność, bo ten dym nam trochę pikuje za mocno. A, to ja tu dużo kurza zostawiłem. Ten dym jest oczywiście też zmodyfikowany i on wygląda nieziemsko. Zwłaszcza jak się driftuje, te dymy są kozackie, człowiek. Zdaje się, że tunel jeszcze mamy do zrobienia. Tutaj są takie autostradowe miejsca. Ops, i mamy ten tunel, a w tunelu najbardziej obchodzi mnie to miejsce tutaj. Tutaj jest taka fajna miejscówka. Sobie spróbujemy coś zrobić. Mega. I ten tunel w tle tam. Wow. Może na wprost jeszcze ani jednej fotki na wprost nie zrobiliśmy. Tu możemy wykorzystać te tak zwane leading lines. Powinno wyglądać, żebyśmy ustawili się mniej więcej na wprost auta. Odpowiednio ustawić, który mnie by interesował. Zróbmy jedną fotę od przodu. Może trochę niżej by się przydało, co? Teraz dajmy sobie rozmycie ruchu trochę. Okej, ale bez szału, nie? Mega, mega fajna sprawa. Dajmy sobie włączone... O, z włączonymi światłami słabo, nie? Tak, wolałbym, żeby były włączone tylko te tylne. Raczej bez szału, jak myślicie? Że z boku? Jakieś takie foto? Sobie tu fokus, dla niej jakiś. Zobaczmy, jak to wygląda. Jakaś barierka mi się pojawiła, kurde, na tym zdjęciu. A, i możemy poprawić trochę kadr, dajmy. I dajmy trochę jaśniej, bo tutaj w tym tunelu to przecież nic nie widać. Trochę jaśniej i może inną porę dnia coś tam pokombinujmy. Coś takiego. I tu możemy dać jeszcze ognie z rur wydechowych. O kurde, pojechał mi furek. Zobacz, człowieku. Jasieka w prawa. Zatrzymałem kadr w odpowiednim momencie. Okej, zobaczmy. O Boże, o Boże. Trochę przesada z tym rozmyciem, moim zdaniem. Zapiszemy, ale możemy zdecydowanie mniejsze to rozmycie dać. Dajmy sobie na minimalny czas. I znowu nam się kadr przestawił. Dajmy coś takiego. Okej, i zobacz. No dobra. Jeszcze sobie... Nie da się już zmniejszyć tego czasu. Okej. No okej. Teraz jeszcze shutter speed. Dajmy 4000. Zobaczmy, czy to w ogóle coś zmienia, bo wydaje mi się, że niezbyt. No i to by było na tyle, moi drodzy. Assetto Corsa. Co wy powiecie na takie foty? Wszystkie foty możecie sobie pobrać, sprawdzić samemu, jak to wygląda w natywnej rozdzielczości. Tutaj jest możliwa też, jest taka możliwość, żeby zainstalować sobie modyfikację do Assetto Corsy, która pozwoli wam wyrenderować te foty w bardzo wysokiej rozdzielczości. Ja tutaj mam rozdzielczość ekranu w tym momencie ustawioną, czyli to jest zwykłe Full HD, ale moglibyście sobie ustawić obojętnie jaką rozdzielczość chcecie, tam chyba jakieś przesadzone 8K rozdzielczości są i robić potężne detale na tych fotkach, że to jest szok. Więc jeśli będziecie mieli możliwość, czy raczej będziecie chcieli wziąć udział w jakimś konkursie na zdjęcie z gry, to przygotujcie się już teraz i popróbujcie w Assetto Corsie. Jest dużo zachodu, jest dużo zabawy, nie wszystko zawsze działa i trzeba się z tym pobawić, to jest fakt, ale jak już wam się uda, to naprawdę macie taką kontrolę nad tymi zdjęciami, wiesz. Zdjęcia z Forza Horizon, one wychodzą takie trochę cukierkowe, no nie? Tutaj możesz naprawdę realistyczne foty zrobić. Masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w trybie fotograficznym. Właściwie to nie jest taki typowy tryb fotograficzny tutaj w Assetto Corsie. To jest właściwie używanie modów do robienia zdjęć, nie? Mega, po prostu brak słów. Uwielbiam się tym bawić. To fantastyczne dla mnie i gorąco wam polecam. Zapraszam do zabawy. Trzymajcie się, na razie. Cześć.